Proszę Państwa, jak powiedziałem, nie istnieją podstawy prawne do realizowania przez Polskę tych roszczeń. Naciski, jakie są wywierane na Polskę, idą w tym kierunku, żeby władze polskie taką podstawę prawną stworzyły. To znaczy, żeby stworzyły pozór legalności dla rabunku Polski, bo to jest, to byłby pozór legalności dla rabunku Polski. No i z naszej strony w interesie narodowym i w interesie państwowym jest niedopuszczenie do tego. Niedopuszczenie do tego za wszelką cenę, bo to jest być albo nie być. To nie są żarty. To nie jest walka o jakąś demokrację czy inne makagigi, tylko to jest walka o byt w najjaskrawszych przejawach, w parterze. I proszę Państwa, niestety, dlaczego trzeba zmienić władzę w Polsce? Dlatego, że obecna władza to jest kupa gówna, która w ogóle nie dba o polskie interesy państwowe. Jeżeli pan minister Sikorski w podsłuchanej rozmowie powiedział, że Sojusz Atlantycki daje Polsce złudne poczucie bezpieczeństwa, bo zrobimy laskę za darmo Obamie, no to przecież kto robi tę laskę? To on robił. To on robił. Ładnie, że to zauważył z jednej strony, ale z drugiej strony przecież nie za to Rzeczpospolita mu płaciła, żeby robił laski, tylko za to, żeby bronił polskich interesów państwowych. Proszę, proszę. Witam pana, panie Stanisławie. Mam krótkie pytanie. Czy interesował się pan śmiercią Rafała Wójcikowskiego i czy wie pan coś na ten temat? No, o tyle, o ile. No to tak jak wszyscy. Ostatnio tam się okazało, że miał uszkodzony przewód hamulcowy. No i jest pytanie takie, czy się sam uszkodził, czy ktoś mu uszkodził. Mam nadzieję, że niezależna prokuratura rozstrzygnie tę wątpliwość. No a wtedy, jak rozstrzygnie tę wątpliwość, to da, kto mu uszkodził i dlaczego. No i kogoś trzeba będzie podłączyć do prądu, no i wtedy wyśpiewa. Prawda? Mam nadzieję, no to są praktyki zakazane, ale potem przeprosimy i tyle. A co wyśpiewa, to już nasze, prawda? Proszę bardzo. Słynny z Żuką posłem PiS-u. Nie wiem, wie pan, no nie wiem, nie znam tak, nie pamiętam tych okoliczności, ale rzeczywiście no, to jest zagadkowa bardzo śmierć i dobrze było ją wyjaśnić, ale niektóre rzeczy chyba przekraczają możliwości naszej niezależnej prokuratury. Na przykład przypadek pana Andrzeja Lepera. Tu na przykład, daleko nie szukając, czy pan generał Petelicki. No, okazuje się, że są rzeczy, które się nie śniły filozofom, prawda? Jak to mówi Ferdynand Kiepski, fizjologom się nie śniły nawet. Proszę bardzo. Panie Stanisławie, w bieżącym roku wszyscy, tak jak tutaj siedzimy na sali, mogliśmy obejrzeć w mediach, w internecie, na telefonach śmierć dwóch młodych Polaków. Pierwszym był Igor Stachowiak, usmażony paralizatorem, rozebrany do naga na komisariacie policji. Do tej chwili nie wiemy, kim był policjant, który to zrobił. Mówię o bezpośrednim policjancie, który trzymał taser, bo obserwatorów było wielu. Nie wiemy, kim był, jakie spotkały go konsekwencje, co mu za to grozi. Rozpłynął się jak woda w powietrzu. Drugą osobą była pani Magda, blondynka, która rzekomo została wyrzucona lub sama wyskoczyła w Egipcie. Pani Żuk, tak? Tak. Ostatnio media donoszą, że no niestety strona egipska w związku z dokumentacją wypięła się na nas czterema literami. Chciałbym się spytać, co pan sądzi o, biorąc pod uwagę te dwie sprawy, co pan sądzi o reakcji ministra Błaszczaka? Czy w ogóle on powinien być nadal ministrem tego resortu, którym jest? Nie wiem, bo nie wiem, czy na jego miejsce nie przyjdzie ktoś jeszcze gorszy. To już z dwojga złego lepiej, jak on by był. Ja nie mam specjalnych, wie pan, nie wiążę specjalnych nadziei ani z prokuraturą, ani z policją. Na własnej skórze odczułem,
nie tyle, że bezsilność tych organów, co niechęć do do wykonywania swoich obowiązków. Otóż w roku 2012, kiedy dowiedziałem się o tym z opóźnieniem, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozpoczęła tak zwaną operację Menora, której ja byłem, okazało się, to po dwóch latach się dowiedziałem, której ja byłem figurantem, to znaczy obiektem byłem operacji Menora. No i nie wiedziałem, że taka operacja jest, bo zaczęły się dziwne rzeczy dziać tam. Na przykład jeden z jakiś internauta o pseudonimie Sapere Aude opublikował w sieci fałszywkę w postaci mojego niby to zobowiązania do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, opatrzoną wieloma pieczęciami. Głównie z IPN Lubelskiego. Więc ja dzwonię do dyrektora IPN Lubelskiego. Mówię, czy wy o tym wiecie, że taki dokument opatrzony waszymi pieczęciami tutaj w sieci został umieszczony. A czy pan może nam go tu przesłać? Mówię, proszę bardzo, przesłałem. Po godzinie dostaję telefon od dyrektora. Mówi, proszę pana, to jest dokument sfałszowany, dlatego że po pierwsze nie jest na papierze przez nas używanym, przez nasz oddział, tylko przez oddział warszawski IPN-u, a po drugie takich pieczęci nie ma u nas i nie było. No to ja mówię, panie, czy mogę dostać to na piśmie od pana? Tak, proszę bardzo, tylko niech pan złoży taki wniosek, to panu to wszystko napiszemy, a przy okazji informuję pana, że składamy doniesienie do prokuratury o sfałszowanie dokumentu, posłużenie się sfałszowanym dokumentem. No więc ja oczywiście dostałem tą odpowiedź i zgłaszam rzecz na policję. Wcześniej zadzwoniłem, bo się okazało, że serwer, na który została ta wiadomość przesłana, jest administrowany przez administratora w Holandii. Ale to dotarłem do niego w ciągu minuty. A on powiada mi tak. Ja mogę panu podać IP tego komputera, z którego to zostało wysłane. Znaczy nie mogę panu podać, tylko mogę podać to policji. Wiem, kto to jest. Mogę to podać policji albo prokuraturze. Więc ja idę na policję, mówię, słuchajcie, taki, no, wszystkie dane im dałem na piśmie. Po roku zostałem wezwany na przesłuchanie ja. No i jakaś dziewczyna mnie tam przesłuchuje. Ja mówię, proszę pani, no dobrze, to ja tu pani wszystkie informacje te powtarzam, które pani ma, o tu widzę, przed panią leżą. Ale coście zrobili, czy skontaktowaliście się z administratorem serwera w Holandii? A co pana to obchodzi, my wykonujemy czynności. A mówię, wykonujecie czynności. Od razu się domyśliłem, co to było. Otóż to ten Sapere Aude, jestem przekonany, że to był konfident, który w ramach operacji Menora wykonywał zlecenie na mnie. I no tak mnie tu chciał urządzić. Oczywiście policja została poinformowana, że to jest konfident i nie wolno go ruszać. Tak samo prokuratura. Dostałem po 3 latach pismo z prokuratury, że zawieszają postępowanie z powodu niemożności skontaktowania się z tym Holendrem. Ja mówię, jak to? Ja w ciągu minuty się z nim skontaktowałem. Wy nie możecie wziąć Co pana to obchodzi? Nie będzie pan nas uczył. Co my tu mamy? Aha, no tak. Więc wie pan, po prostu hołota siedzi. Lepiej nie mieć żadnych służb niż takie. Bo przynajmniej jak nie mamy żadnych, to wiemy, że możemy liczyć tylko na siebie. A tak to się nam wydaje, że możemy liczyć na policjanta, na prokuratora. Guzik, prawda. Oni, my ich obchodzimy tylko jeżeli mogą nas oskubać z pieniędzy. To o tyle się nami interesują. Rzeczywiście to państwo nie służy obywatelom i najwyższy czas, żeby to zmienić, bo hołota się rozzuchwaliła i jeżeli pani sędzia plecie publicznie
że jesteśmy kastą, a niedawno jeszcze srać chodziła za chałupę. Odziedziczyła to przekonanie chyba po królu swoim ojcu, prawda? Proszę bardzo. Przepraszam, że pana zdenerwowałem. Nie zdenerwowałem. Pan proszę, nie pan, tylko ta sobie. Przepraszam, że takie mroczne klimaty wprowadzam. Większość z państwa może tego nie wiedzieć, gdyż na początku pana prelekcji dostałem taką informację, że zmarł pan Niecugow. I jest to... Grzegorz? Tak. Był to... Teraz jestem zaskoczony. Grzegorz, nie wiem. Ojciec czy syn? Ojciec, Grzegorz. Redaktor Szpakun tak to wygląda. Tak, to wiem. No to jest moje pytanie, tak na szybko, na świeżo, czy widzi pan jakiegoś godnego następcę, który szybko mógłby zająć jego miejsce w tym programie, ponieważ jest to perełka tejże stacji telewizyjnej, ten program. No i chciałbym, żeby pan takiego kandydata wyznaczył, który spowoduje, że ta karuzela nadal się będzie kręcić. Pana, jeśli pan pozwoli, jeśli państwo pozwolą, to odpowiem na to pytanie taką anegdotką. Za komuny w Jabłonnej odbywało się spotkanie delegacji literatów sowieckich ze Związkiem Literatów Polskich. No i tam akurat w Jabłonnej to już był bankiet. No i podczas tego bankietu najważniejszy sowiecki literat poczuł potrzebę naturalną. No i wyszedł z tej sali bankietowej i szukał, gdzie by tu mógł zadośćuczynić tej potrzebie i natknął się na Słonimskiego. I pyta go, gdzie mógłby tu się załatwić. A ten popatrzył na niego uważnie i mówi, pan, wszędzie. Otóż odpowiadając na pańskie pytanie, następcą pana Miecugowa może być każdy. To tak jak w tej anegdotce o tym, jakie to Stany Zjednoczone są krajem wielkich możliwości. Nie wiem, czy państwo znacie. Fitzgerald John Kennedy udowodnił, że katolik może być prezydentem. Richard Nixon udowodnił, że biedny człowiek może być prezydentem. A Gerald Ford udowodnił, że każdy może zostać prezydentem. Tutaj też każdy może. Proszę państwa, już dawnośmy się nie widzieli. W związku z tym możemy trochę rozejrzeć się najpierw po świecie, jako że w naszym nieszczęśliwym kraju przygotowania do wyborów samorządowych już w pełnym rozwoju. Tymczasem na Ukrainie, gdzie jak wiadomo w Mińsku wynegocjował prezydent Poroszenko ze złym rosyjskim czekistą Putinem i z separatystami rozejm. Do tego rozejmu było jakby daleko, dlatego że rozejm rozejmem, a tymczasem w Donbasie trwały straszliwe walki o lotnisko. No i słychać było strzały, widać było, że strzelają tam strzałami, jak to powiedział kiedyś pewien Syryjczyk w 1968 roku w Lublinie, strzelają strzałami. No i widać było dzięki temu, że trwają takie zmagania, takie przepychanki w samym Kijowie między partią wojny i partią pacyfistyczną, której zdaje się przewodzić prezydent Poroszenko. Nie trudno się domyślić, dlaczego te przepychanki. Dlatego, że no, widać wyraźnie, że cały ten przewrót polityczny, jaki się na Ukrainie dokonał się między innymi za cenę faktycznego rozbioru państwa. No i prędzej czy później pojawi się pytanie, kto za ten rozbiór odpowiada. Prawdopodobnie to pytanie zostanie postawione dopiero po wyborach zaplanowanych na 26 października, kiedy to się wyjaśni, kto ma immunitet, kogo chroni immunitet, a kogo immunitet już nie chroni. No i tych, których immunitet już nie będzie chronił, no to są to potencjalni kandydaci na kozły ofiarne. Ale jeden taki kandydat już się znalazł wcześniej. Prezydent Poroszenko zdymisjonował ministra obrony.
tego, który tak odnosił takie spektakularne zwycięstwa, dopóki te ochotnicze bataliony nie znalazły się w kotle Iłowajskim, gdzie tam zostały trochę przetrzepane. No i przy okazji okazało się, o czym nasze niezależne media Głównego Nurtu nie donosiły, że armia ukraińska utraciła około 2/3 posiadanego sprzętu bojowego, co oczywiście już prawie ją wyłączyło z dalszej walki. No i w tej sytuacji, kiedy prezydent Poroszenko nie mógł liczyć na żadne wsparcia, no zdecydował się na te rozmowy w Mińsku, no i na rozejm. I dymisja ministra obrony dotychczasowego wskazuje, że już to poszukiwanie kozłów ofiarnych się rozpoczęło. Oczywiście to są tylko, to jest taka jaskółeczka zapowiadająca wiosnę. No a strona przeciwna też widać wyraźnie, że nie rezygnuje, o czym świadczy demonstracja w Kijowie, w której uczestnicy domagali się, znaczy raz, że okazali szacunek i taką gloryfikację ukraińskiej powstańczej armii, ale domagali się uznania tej formacji jako formacji walczącej o niepodległość Ukrainy. Widać wyraźnie, że ten kryzys na Ukrainie jeszcze się nie zakończył, że zakończył się tylko pierwszy etap tego kryzysu, a z drugim etapem przyjdzie nam się zmierzyć w najbliższej przyszłości. No i jeszcze nie jest znany rozkaz, kogo, którą stronę trzeba będzie popierać. Dlatego nasz kukuniek kochany, były prezydent naszego nieszczęśliwego kraju Lech Wałęsa, kiedy był w Kijowie, wzywał do tego, żeby zamknąć oczy, zacisnąć zęby, no i trwać w jedności. No bo dopóki trwamy w jedności, to kukuniek może się opowiedzieć po słusznej stronie. A kiedy już ta jedność pryśnie jak bańka mydlana, no to kukuniek nie będzie wiedział, po której stronie stoi, a my razem z nim. I nie będziemy, dopóki oczywiście nie padnie stosowny rozkaz, w którym wszystko zostanie nam objawione. Proszę Państwa, podobnie skomplikowana sytuacja rysuje się na południu, to znaczy właściwie trudno powiedzieć na południu, na południu, wschodzie, bliskim, środkowym, gdzie państwo islamskie okazało się odporne, przynajmniej dotychczas odporne na ciosy zadawane mu przez lotnictwo Stanów Zjednoczonych. Po krótkim okresie euforii amerykańscy generałowie stwierdzili, że ruchliwość formacji zbrojnych państwa islamskiego sprawia, że te ataki lotnicze niewiele mu szkodzą, no i że właściwie należałoby się zastanowić nad ofensywą lądową z udziałem wojsk lądowych. Na razie żadne państwo się do tego nie kwapi. Na czele z Turcją kwapią się jak dotychczas tylko Kurdowie, których Stany Zjednoczone obficie wyposażają w broń i wszelkiego rodzaju sprzęt wojskowy, ale Kurdowie, wiadomo, walczą z państwem islamskim, ale tylko o tyle, o ile wywalczą sobie własne państwo wymarzone. Warto przy tym zaznaczyć, że Kurdowie mieszkają nie na terytorium jednego państwa, ale na terytorium kilku państw. Między innymi znaczna część Kurdów mieszka na terytorium Turcji i ewentualny Kurdystan obejmowałby również Turcję. To też kiedy wojska kurdyjskie walczyły z państwem islamskim o jedno z granicznych miast, to armia turecka stała niczym Józef Stalin na praskim brzegu w 1944 roku i się przyglądała temu, jak tam te zmagania trwają. Wyraźnie widać, że w perspektywie rysuje się konflikt kurdyjsko-turecki, a ponieważ
Turcja jest państwem członkowskim Sojuszu Atlantyckiego, a państw, w tym politycznym ruchu kurdyjskim na pierwszy plan wysunęła się już tu od dziesięcioleci Partia Pracujących Kurdystanu, marksistowska, komunistyczna. W związku z tym w dalszej perspektywie ten konflikt wydaje się nieuchronny. Wydaje mi się w związku z tym, że no, tego dżina, którego prezydent Obama lekkomyślnie wypuścił z butelki, tego dżina do tej butelki tak prędko nie uda się z powrotem wepchnąć, o ile w ogóle się go uda z powrotem wepchnąć. No i będzie się to odbijało czkawką. Miejmy nadzieję, że nie nam przede wszystkim, chociaż nam pewnie też, ale tę czkawkę będą odczuwać w coraz bardziej dolegliwy sposób państwa Europy Zachodniej. No i proszę Państwa, w naszym nieszczęśliwym kraju, tak jak powiedziałem, nasza chata z kraja, trwają przygotowania do wyborów samorządowych. Dominują w tych wyborach nie tyle nawet komitety partyjne, tylko takie komitety, których sympatie partyjne są starannie ukrywane. Takie komitety pod tytułem róbmy sobie na rękę i tak dalej, tam wszyscy dla miasta, wszyscy dla gminy i tego typu nazwy. No to jest konkurs o posady, nie wprawdzie tak lukratywne synekury jak w Parlamencie Europejskim czy w przyszłorocznych wyborach do Parlamentu Tubylczego, ale no, czasy są ciężkie i nawet najmarniejszą synekurą pogardzić nie można. W związku z tym te zapasy nabierają tempa i nabierają koloru. Widać wyraźnie na tle tych przygotowań, że szanse twego ruchu, czyli dziwnie osobliwej trzutki biłgorajskiego filozofa, są niewielkie. Okazało się, że nie zarejestrowali list wyborczych w Warszawie, co po prostu już jest kompromitujące. Jeżeli partia parlamentarna nie potrafiła zebrać podpisów w mieście stołecznym, żeby tutaj wystawić kandydatów, już nie mówię na prezydenta miasta, ale nawet do Rady Miejskiej, no to rzeczywiście wygląda na to, że Razwiedka już dziwnie osobliwą trzutkę biłgorajskiego filozofa skreśliła. Między innymi, tak jak dochodzą nas słuchy, za bardzo radykalny antyklerykalizm. Coś jest na rzeczy, bo taki radykalny antyklerykalizm nie jest już potrzebny chyba, o czym świadczyłyby dokumenty podsumowujące synod biskupów w Rzymie. Otóż w tych dokumentach znalazły się stwierdzenia, które do niedawna były uznane za szokujące, na temat sodomitów. Tam widocznie jakaś frakcja sodomicka musiała dojść do głosu, bo tam zamieszczone są sformułowania, które no wręcz sodomitów gloryfikują, a jeden z uczestników synodu, arcybiskup, który piastuje funkcję przewodniczącego Papieskiej Rady Rodziny, powiedział nawet w wypowiedzi dla Corriere della Sera, że ci sodomici muszą być kochani. No jak muszą być kochani, no to ryzyko, że oni też będą nas kochali, staje się niezwykle wysokie.